Jak zarabiać na ankietach online w 2023 roku? Ile pieniędzy można zarobić? Jakie są popularne i bezpieczne serwisy do zarabiania na ankietach? Czy ankiety mogą stać się sposobem na zarabienie naprawdę sporych pieniędzy? Czy muszę mieć 18 lat, aby zarabiać w ten sposób? Jest wiele pytań, które zadają sobie osoby zainteresowane zarabianiem na ankietach online. W tym wideo postaram się odpowiedzieć na najważniejsze zagadnienia z tego obszaru i pokazać Wam, jak możecie zacząć swoją przygodę z tym sposobem na zarabianie przez internet. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dla wszystkich niecierpliwych już teraz podaję informację, że lista sprawdzonych serwisów z ankietami online znajduje się pod tym wideo w jego opisie. Całą resztę, która chce wyciągnąć coś więcej z tego materiału, zapraszam do dalszej części filmu. Jeżeli zaczynasz myśleć o zarabianiu na ankietach online, to najczęściej jesteś na początku swojej drogi z zarabianiem w internecie. Znakomita większość osób, poszukując informacji o sposobach na zarabianie online, trafia właśnie na serwisy oferujące ankiety za pieniądze. Wokół całego tego tematu narosło wiele mitów. Jedni twierdzą, że ankiety to jedna wielka ściema i nie da się na nich zarobić nic. Inni z kolei głoszą, że można zarobić na tym naprawdę fajne pieniądze. To wideo ma na celu odsianie prawdy od fałszu i pokazanie Wam, jak to wygląda w realu. Myślę, że mogę coś na ten temat powiedzieć, ponieważ na tego typu sposobie zarobiłem już ponad 15 tysięcy złotych, więc mam za sobą pewne doświadczenie. Zacznijmy jednak od początku. Na samym starcie warto zadać sobie pytanie, czym są ankiety online i jak się na nich zarabia. Ankiety online to pytania, które są wysyłane do ludzi przez internet w celu zdobycia informacji odnośnie ich opinii na dany temat. Ankiety online są często używane przez firmy, aby lepiej zrozumieć preferencje konsumentów i dowiedzieć się, co myślą o ich produktach lub usługach. Ludzie mogą zarabiać na ankietach online, wypełniając je dla firm i otrzymując w zamian pieniądze lub nagrody. Warto jednak pamiętać, że zarabianie na ankietach online nie jest zazwyczaj bardzo dochodowe i może wymagać wypełnienia wielu ankiet, zanim uda nam się zarobić znaczną kwotę pieniędzy. No właśnie, ile można zarobić na ankietach online? Najlepszą odpowiedzią byłoby stwierdzenie: to zależy. Wszystko sprowadza się tak na dobrą sprawę do kilku aspektów. Pierwszym jest oczywiście ilość wypełnionych ankiet i tutaj zasada jest bardzo prosta: im więcej ankiet wypełnimy, tym lepiej. Drugą wartością wpływającą na nasze zarobki jest wynagrodzenie za ankiety, jakie jest nam oferowane. Tutaj mamy naprawdę ogromny rozstrzał i za ankietę możemy zarobić zarówno kilkadziesiąt groszy, jak i kilkanaście złotych. Wszystko zależy od tematyki ankiety i tego, z ilu pytań się składa. Niemniej jednak zawsze warto przykładać się do wypełnienia naszych ankiet za pieniądze, ponieważ jeżeli nasze odpowiedzi nie będą zgodne, może okazać się, że nie otrzymamy pieniędzy za wypełnienie formularza. Nie warto więc kombinować i tworzyć kilku profili na jednej platformie, ponieważ na dłuższą metę nie uda Wam się ta sztuczka. Lepszą taktyką jest rejestracja na różnych platformach, im więcej, tym lepiej. Pamiętajcie jednak, że tutaj należy uważać, ponieważ nie wszystkie platformy są warte Waszego zachodu. Częstą praktyką nieuczciwych serwisów jest odcinanie ankiet danemu profilowi tuż przed progiem wypłaty. Dlatego korzystajcie tylko z takich serwisów, które znajdują się już jakiś czas na rynku i cieszą się dobrą opinią wśród swoich użytkowników. W opisie tego wideo znajdziecie listę serwisów, z których korzystam ja sam i które Wam polecam. Oczywiście lista ta nie jest zamknięta i nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszukać innych serwisów z ankietami online. Podsumowując i spinając to w jedną wielką klamrę, na ankietach online możecie zarobić od 200 do 500 zł miesięcznie w zależności od tego, ile czasu poświęcicie na tą pracę. Częstym pytaniem, które również zadaje sobie wiele osób, jest to, czy ankiety online są bezpieczne. Odpowiedź na to pytanie jest złożona. W samych ankietach online nie podajemy swoich danych osobowych, a jedynie tworzymy profil ankietera na stronie oferującej ankiety. Musimy tam więc podać pewne dane, które zakwalifikują nas do określonej grupy osób. Mężczyźni nie mogą wszak rozwiązywać ankiet skierowanych do mam, a studenci nie będą odpowiadać na pytania dla seniorów. Chodzi o to, aby skierować ankietę do właściwej osoby po to, aby badanie wyszło poprawnie. Oczywiście, gdy dana strona prosi Was o podanie np. numeru PESEL czy też innych wrażliwych danych, powinna Wam się zapalić ostrzegawcza lampka i powinniście zrezygnować z rejestracji w danym serwisie, zwłaszcza jeżeli ankiety oferowane na platformie wydają Wam się za dobre, aby były prawdziwe. Może być to po prostu oszustwo, które ma na celu wyłudzenie Waszych danych osobowych.
Po raz kolejny odsyłam Was więc do listy sprawdzonych serwisów z ankietami. Kolejnym pytaniem, które zadaje sobie sporo osób, jest to, czy można w ten sposób zarabiać nie mając 18 lat. Odpowiedź brzmi tak. Można zarabiać w ten sposób, nie posiadając ukończonych 18 lat. Wiele serwisów umożliwia zarabianie tą metodą już od 16 roku życia. Warto jednak zawsze przeczytać regulamin serwisu lub zwyczajnie zapytać support o tego typu kwestie. Kolejną ważną rzeczą jest zwiększanie naszych zarobków. Oprócz rozwiązywania większej ilości ankiet, możesz również zacząć wypełniać ankiety za pieniądze nominowane w obcej walucie, najczęściej w dolarze amerykańskim. Zazwyczaj da Ci to lepsze efekty niż rozwiązywanie polskich ankiet. Nie można również zapomnieć o niezwykle ważnej kwestii, jaką jest program partnerski portalu z ankietami. Większość tego typu serwisów posiada programy polecające, w których to możecie zaprosić do rozwiązywania ankiet online swoich znajomych lub rodzinę. Zaproszeni generują dla Was dodatkowy dochód, nie tracąc przy tym nic, więc jest to dobry pomysł na zwiększenie zarobków z ankiet. Jeżeli Wasza lista poleconych jest spora, możecie zarabiać pasywnie całkiem dobre pieniądze, więc gra jest warta świeczki. Zwłaszcza w przypadku, kiedy nie będziecie mieli ankiet do rozwiązywania, bo i takie okresy się zdarzają. Nie można również nie wspomnieć o kwestii rozliczeń z naszych dochodów. Zarobki z ankiet podlegają, tak jak każdy zresztą dochód, opodatkowaniu i musimy się rozliczyć z Państwem z tych pieniędzy. Zrobimy to w bardzo łatwy sposób poprzez dodanie zarobków z ankiet do naszego rocznego rozliczenia PIT w rubryce Inne źródła dochodu. Nie jest to więc nic trudnego. Powoli kończąc już wątek płatnych ankiet, nie chciałbym, żebyście się zniechęcili tym sposobem zarabiania do zarabiania w sieci w ogóle. Zarabianie na ankietach online to taki pierwszy krok na drodze do większych pieniędzy z internetu i warto zrobić ten krok we właściwy sposób. Jeżeli sparzycie się na tej metodzie, to możecie nabrać przekonania, że w internecie nie da się zarobić, a to nie jest prawdą. Dlatego, jeżeli chcecie zarabiać gruby hajs z ankiet, to najzwyczajniej w świecie odpuśćcie sobie ten temat i zajmijcie się rozwijaniem swoich umiejętności np. copywriterskich, programistycznych, graficznych czy też umiejętności tworzenia stron internetowych. Dla tych jednak, którzy chcą po prostu dorobić sobie trochę do swojej podstawowej pensji, mając nieco wolnego czasu, ankiety online będą w sam raz. Raz jeszcze zapraszam Was do skorzystania z listy serwisów znajdujących się w opisie tego materiału. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość i pokazał Wam, jak można zarabiać pieniądze dzięki ankietom online. Jak zawsze zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.